Witam Państwa bardzo serdecznie. Tutaj przed chwilą się okazało, Pan Moździerz zdradził nam tajemnicę, że, znaczy tajemnicę, to wszyscy wiedzą w Malborku, że znajdujemy się w sali posiedzeń egzekutywy, tak? Panie Januszu, dobrze, tak? Zgadza się. Więc ten duch miejsca będzie nam przez jakiś czas towarzyszył, mam nadzieję twórczo. Bardzo mi miło jest Państwa powitać na naszej promocji, naszego kwartalnika. Tak się zastanawialiśmy właściwie, czy jest sens promować każdy numer, ale uznaliśmy, że wydawanie kwartalnika dzisiaj społecznymi siłami jest na tyle ważnym wydarzeniem, że chyba warto promować każdy numer. Będziemy starali się też uatrakcyjniać te nasze spotkania, zapraszając różnych ludzi ważnych dla poszczególnych miejscowości, bo jest to moim zdaniem, może to zabrzmi trochę nieskromnie, ale też mówię nie tylko w swoim imieniu, ale w imieniu tych wszystkich ludzi, którzy się zaangażowali w tworzenie tego kwartalnika, że jest to wydarzenie rzeczywiście historyczne, bo jest to pierwszy kwartalnik o tak dużym zasięgu, bo obejmuje cztery obecne powiaty, które wchodzą w skład regionu, takiego subregionu Dolne Powiśle i Żuławy. Stąd no, czujemy się zaszczyceni, że możemy na tym obszarze działać, pracować i pokazywać te ważne miejsca dla poszczególnych miejscowości, pokazywać historię, pokazywać lokalne tradycje, opisywać to wszystko. No i myślę, że to też jest istotne wydarzenie, bo przy pierwszym numerze się nie chwaliliśmy, bo to może każdy zrobić właściwie, ale przy drugim już chyba warto, tym bardziej, że objętościowo jest trochę grubszy. Ktoś powiedział, że trochę poszaleliśmy z tą objętością, no bo pierwszy numer ma 170 stron, drugi prawie 300. No ale tak w miarę napływania tekstów wydawało, znaczy żal mi było te teksty gdzieś tam chomikować, chować do szuflady i postanowiliśmy, że no ten drugi numer jeszcze zrobimy taki właśnie na bogato, żeby też pokazać, zachęcić innych do zaangażowania się. A jest to ważne, ponieważ to właśnie przy okazji takich spotkań promocyjnych udaje się pozyskiwać nowych autorów, których nie było w pierwszym numerze, a już są w drugim numerze. Tak się stało ze stowarzyszeniem, zawsze zapomnę nazwę, Forum z Malborka, które jest bardzo prężne i które było też inspiracją do niektórych tekstów i w pierwszym, i w drugim numerze. Dzisiaj już właściwie członkowie stowarzyszenia są pełnoprawnymi członkami redakcji, autorami, którzy z nami współpracują. Mam nadzieję, że troszkę nawiązując do słynnych filmów, że oto rodzi się nowa świecka tradycja pisania do kwartalnika, redagowania tego kwartalnika. Oczywiście to jest tak, że liczę na to, że tych autorów będzie przybywało, a przynajmniej ci, którzy są, będą aktywnie pracowali na rzecz tego kwartalnika. Bo tak jak powiedziałem, jest to praca czysto społeczna, to co udaje nam się sprzedać, a do tej pory no, pierwszy numer rozszedł się właściwie, zostało kilka egzemplarzy, przeznaczane jest na to, żeby zapłacić w drukarni pieniądze, więc dla autorów nie za bardzo wystarcza. Napisałem teraz projekt do Urzędu Marszałkowskiego na taki konkurs, który dotyczy rozwoju kultury w województwie pomorskim. Mam nadzieję, bo załączyłem te dwa numery, które nam się udało wydać, że metropolia spojrzy przychylniejszym okiem na prowincję właśnie i dofinansuje nasze działania. Dzięki temu będzie można tą redakcję znaczy ta redakcja będzie już bardziej taka pełnoprawna i będzie można płacić autorom, czy pozyskiwać innych autorów, płacić za teksty, bo to jest też ważne. Nie wszystkie działania muszą się opierać tylko na działaniach społecznych. Powiem Państwu, że ten drugi numer wynikł trochę, znaczy po pierwsze oczywiście z planów takich ambitnych, żeby ta cykliczność była zachowana,
ale także z tego, że mieliśmy bardzo dużo pozytywnych reakcji po pierwszym numerze. Reakcji, które nas jak gdyby no, zdopingowały do tego, żeby ten numer, choć odstęp czasowy jest dość znaczący, bo to nie były 3 miesiące, tylko trochę więcej, były wakacje, wybory i tak dalej, więc trochę zamieszania było. Ale te reakcje ludzi, którzy przeczytali pierwszy numer, były takim bardzo ważnym bodźcem do tego, żeby jednak pokusić się o ciąg dalszy i stąd ten już taki grubszy zdecydowanie drugi numer. Mam nadzieję, że jest sporo błędów. No, tego się nie da uniknąć i też teksty są bardzo różnej jakości. Mam nadzieję, że będziemy nad tym pracować i będzie to coraz lepsze pismo. To wszystko zależy od 2 stron, od nas i od Państwa. Na ile się Państwo zainteresują tym kwartalnikiem i na ile Państwo uznają, że to jest Wasz kwartalnik. Że to jest, bo o to nam chodzi, żeby kwartalnik, którego wydawanie jest dość skomplikowane i trudne, żeby ta praca ludzi, którzy chcą robić dla innych, żeby została doceniona. Stąd mam nadzieję, że przypadnie Państwu do gustu, a oferta współpracy jest nadal aktualna i mam nadzieję, że też Państwo, ktoś z Państwa pomyśli, że mógłby stać się jednym z autorów, a jest ich sporo. Tak jak powiedziałem, to jest około w pierwszym numerze, jeśli się nie mylę, bo 30. W drugim również nie, chyba. W drugim 30, w pierwszym trochę mniej, ale 20, ponad 20 osób pisało swoje teksty. I to są ludzie z różnych miast, miasteczek. Na razie wystarcza nam tekstów ludzi, którzy tutaj mieszkają. Są też osoby, które gdzieś tam z Polski, w Polsce funkcjonują w różnych środowiskach, czy to naukowych, czy to kulturotwórczych i też z nami są kwestie, którymi się zajmujemy. Kwestii prowincji, kwestii tożsamości regionalnej. Chcemy także promować, co jest dla nas najistotniejsze. Chcemy promować miejscowych autorów. Dlatego no, takim dużym zaszczytem dla nas jest to, że między pierwszym a drugim numerem stała się rzecz bardzo istotna i bardzo taka no, atrakcyjna, ponieważ 2 autorów, którzy publikowali swoje teksty w naszym pierwszym numerze, opublikowało swoje książki. Marek Stokowski, który jest Państwu znany i jest już autorem uznanym tutaj w środowisku, nie tylko w środowisku malborskim, opublikował swoją książkę Stroiciel lasu, której fragment zamieszczamy w drugim numerze. Co też jest istotne, bo był taki moment, że trudno było dostać Marka książkę, szczególnie w Malborku. W Warszawie no to można było na metry liczyć w Empikach, bo sam to widziałem. Tych książek było dużo, ale tutaj w okolicy tak jakoś dziwnie mniej zdecydowanie. I drugą osobą jest Andrzej Kasperek z Nowego Dworu, który zadebiutował książką Back in the DDR i opowiadaniami, które są takimi opowiadaniami żuławskimi, troszkę z takim powrotem do czasów młodości, do czasów studenckich w Gdańsku. Bardzo ciekawa książka, którą tak jak książkę Marka polecam Państwu serdecznie. A kto jej nie dostanie, to może sobie zerknąć właśnie w drugim numerze są fragmenty. W pierwszym zresztą też Andrzeja Kasperka jest fragment, jedno z opowiadań. I kolejnym autorem, z tym, że nie była, to były fragmenty chyba nieopublikowane jeszcze, była pani Małgorzata Jędrzejewska z Nowego Stawu, która jest dzisiaj z nami obecna. Bardzo dziękuję za to, że pani dotarła. I mam nadzieję, że też uda nam się w następnych numerach zamieszczać właśnie teksty pani Małgorzaty, Marka i Andrzeja Kasperka, ale także innych młodych ludzi, którzy gdzieś tam sobie być może do szuflady piszą i chcielibyśmy to upublicznić, pokazać, bo w naszym przekonaniu jest to cenne, wartościowe i warto takie rzeczy właśnie publikować. Ze Stroiciela lasu to jest historia człowieka, który w dzieciństwie w wieku 14 lat ulega wypadkowi. To jest coś, co jest opisane w zakończeniu poprzedniej powieści. I potem po 21 latach wybudza się ze śpiączki. Zupełnie w innym świecie, jest rok 1991.
Ta powieść opowiada o tym, w jaki sposób on próbuje powrócić do swoich, powrócić do sił.